O Jezus Maria! Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. W tym odcinku przejdziemy się Panzer BFW 6P, czyli otopeje jest od pana Porsche. I trzeba o tym czołgu powiedzieć tyle. Został on... Dobra, niekoniecznie ta wersja, ale zaraz do tego dojdziemy. Czołg ten został zgłoszony jako prototyp do przetargu w 1942 roku na czołg ciężki i przetarg ten wygrał czołg pana Henschla, design pana Henschla, jeżeli chodzi o podwozie. I czołg, który wygrał ten przetarg, znamy ogólnie jako Tygrys 1, czy ogólnie po prostu Tygrys. I to była wersja tam H1 i Tygrys E i jego warianty. I trzeba zacząć, że nazywało się to VK45.01P i ten pojazd tutaj mamy na 5.3 battery ratingu i dokładnie ten pojazd został zgłoszony do tego przetargu. I jest to bardzo ciekawy design, szczególnie biorąc pod uwagę, że mimo wszystko, mimo swoich zaawansowanych feature'ów, powiedzmy, przegrał on ten przetarg z bardziej konwencjonalnym podwoziem pana Henschla i zaraz tutaj powiem dlaczego. Tutaj trzeba zacząć może od tego, że 21 maja 1942 roku pan Hensch i pan Porsche zostali poproszeni o to, żeby stworzyć podwozia do 45-tonowego czołgu ciężkiego, który mógł mieć zamontowaną tą wieżę, którą tutaj widzicie, która wygląda bardzo znajomo, bo to jest wieża, która była montowana na Tygrysach H1 i później Tygrysach E. No i tutaj trzeba zaznaczyć, że te wieże były dostarczone i zaprojektowane przez biuro pana Krupa. Firma Porsche stwierdziła, że okej, no to zupdate'ujemy, podkręcimy nasz poprzedni design, czyli VK30.01 czołg średni i sporo części z tamtego designu ogólnie zostało użyte tutaj do konstrukcji tego podwozia. Z ciekawostek, czołg ten jest zasilany dość specyficznie, szczególnie biorąc pod uwagę, że to był 42 rok, ponieważ mamy tutaj dwa silniki V10, które zasilają dwa generatory, a te generatory zasilają elektryczne silniki, przekładnie, która zasila gąsienice, które są zasilane tutaj, napędzane z tylnego napędu ogólnie, więc nie ma tutaj stricte takiego przekładu, że okej, mamy silniki i one napędzają skrzynię biegów i one po prostu czołg jeździ, tylko mamy silniki spalinowe, które zasilają generatory elektryczne i dopiero elektrycznie faktycznie ten czołg jest poruszany do przodu i do tyłu. Przede wszystkim silniki, cały ten system napędu był po prostu najzwyczajniej w świecie niedopracowany. I to samo znajduje się oczywiście tutaj. I najzwyczajniej w świecie dość często trzeba byłoby o niego dbać, częste naprawy, częste przeglądy. I to był jeden z powodów, dla którego taki design odpadał. No i drugim powodem był taki problem, że o ile na jeden, dwa prototypy, no po prostu uzyskanie odpowiedniej jakości miedzi, żeby zbudować całą flotę takich pojazdów, było wręcz, nie powiem, że niewykonalne, ale w międzyczasie, jeżeli chodzi o niemieckie U-boty, czyli łodzie podwodne, które wykorzystywały dieslowskie silniki i również generatory, no po prostu większy nacisk był na to, że ta wysokiej jakości miedź trafiała do U-botów po prostu, a nie do jakichś tam czołgów, bo no jednak U-boty były ważniejsze. Szczególnie kiedy można było zastosować bardziej konwencjonalne podwozie, które zaproponował pan Hensch, które po prostu jeździło na normalnym silniku spalinowym, bez żadnych udziwnień z silnikami elektrycznymi. Zresztą w trakcie testów okazało się, że ten, no po prostu jest, ten prototyp jest dużo mniej zwrotny, no i sprawiał dużo więcej problemów niż podwozie pana Henschla, więc ostatecznie no siłą rzeczy wybór padł na podwozie pana Henschla i od tamtego czasu te prototypy, które wygrały ten przetarg i została na nich zamontowana wieża pana Krupa, biura pana Krupa, znamy jako Tygrysy H1 i Tygrysy E. Co do tego podwozia, nie skończyło się na tym, że przegrali ten przetarg i poszło do kosza. Podwozie te zostało później wybrane jako bazę, żeby zamontować długie działo 88 mm, które później znamy jako Ferdynandy i Elefanty.
Także ostatecznie nie wszystko się zmarnowało. Ale no nie rozumiem. Rozumiem, że biuro pana Porsche'ego chciało innowacji w tamtym czasie, ale mam wrażenie, że troszkę żyli w świecie fantazji, biorąc pod uwagę realia wojny. Szczególnie, że no to po prostu nie było w żaden sposób sensownie rozwinięte. To były, jakby nie patrzeć, no prototypowy typ napędu. Więc to po prostu odpadło. No taka hybryda, tylko dziwnie działająca, można by to tak ująć. No i później powstał czołg na podstawie czołgu VK-4501, na podstawie tego prototypu powstał czołg dowódczy i o ile się nie mylę, została wyprodukowana tylko jedna sztuka i numer podwozia to było 150013 i to podwozie faktycznie brało udział w boju, to znaczy cała ta konstrukcja, którą tutaj widzimy i o ile się nie mylę, ta konstrukcja została właśnie wzmocniona z przodu, jeżeli chodzi o pancerz, tą dodatkową płytą, którą też mamy zresztą na Ferdynandach. Żeby tutaj nie rzucać słów na wiatr, weźmy sobie podgląd. Jak widzicie, różnica, jeżeli chodzi o design, jest niewielka, naprawdę bardzo niewielka, jeżeli chodzi tutaj o przód pojazdu. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj się już nie pieścili i mamy zwykłe silniki, które tam napędzają. Wywalili silniki elektryczne, było to absolutnie niepotrzebne, także całe wnętrze zostało zmienione po prostu względem tego prototypu, który tam wyszedł. Ale jeżeli chodzi o sam kadłub, to zostało mniej więcej to samo, co na tych prototypowych Tygrysach. Już tutaj damy wstecz, wrócimy do tego Tygrysa, który nas interesuje. Znaczy tego Tygrysa Porsche pierwszej iteracji, powiedzmy, znaczy w sumie drugiej, z tą dodatkową płytą pancerną. No i właśnie tutaj mamy 100 mm przedniej płyty i mamy to na baterii ratingu 5.3. czołg ten nie jest w żaden sposób choćby porównywalnie mobilny do Tygrysa H1 i do Tygrysa E. A tutaj, jeżeli chodzi o Panzer BFW-6P, mamy tutaj dodatkową płytę pancerną, jest on o 3 tony cięższy i tutaj, jeżeli chodzi o napęd, no to mamy te prototypowe właśnie, no, generatory i cały ten napęd elektryczny i tą kombinatorykę ogólnie. I mamy 200 mm przedniej płyty i to jest jedyna różnica, moim zdaniem, między tymi dwoma. No, oczywiście są podkryte tą pastą przeciwmagnetyczną bodajże, czy jak to się tam nazywało. No i w sumie tyle. No, działo jest takie samo jak na Tygrysie H1, jak na Tygrysie E, jak na tym pierwszym prototypie VK-4501. No i ważna sprawa. Myślicie, że ten czołg będzie się dobrze spisywał na battery ratingu 5.7? Bo mi się wydaje, że ta, no nie powiedziałbym, że drobna, ale ta różnica w mobilności między Tygrysem H1 i Tygrysem E, a tą konstrukcją, jest, powiedziałbym, kluczowa. Te 200 mm przedniej płyty, fajnie. Oczywiście, no super. O ile będą do was strzelać przednią płytę, bo patrzcie tutaj. Tutaj już schodzimy do 103 grubości efektywnej, a tutaj już mamy 82 mm. Także jeżeli będziemy delikatnie pod kątem, to są miejsca, w które powinniście strzelać. Oczywiście jeszcze tutaj można trafić. Tutaj jest już, może być różnie, ale wciąż tu jest tylko 102 mm, jeżeli chodzi o tą grubość płyty, grubość efektywna 111. Także poza tym zawsze mogą nawalnąć wieże, w pierścień wieży. To jest to, no dosłownie, jeżeli zobaczy nas przeciwnik i daj Boże, że pomyli po prostu nas ze zwykłym Tygrysem i walnie w przednią płytę, to mamy chwilkę, żeby zareagować na to. Jeżeli nie, jeżeli będzie wiedział, gdzie strzelać, to po prostu nas przebije w te miękkie punkty. Jest bardzo dużo weak spotów na tym czołgu i to, że mamy tą jedną dodatkową płytkę pancerza tutaj, jak dla mnie, za 6090 złotych orłów, nie ma sensu. Nie mówię, że żałuję, że wydałem te pieniążki, bo to jest fajny dodatek do kolekcji, ale no zobaczymy, jak ten czołg spisze się w boju. Jeżeli chodzi o moje statystyki w tym czołgu, jak na razie, 18 zgonów i 29 zniszczonych jednostek naziemnych, także nawet nie wychodzę 2-1 z tego wszystkiego na 21 wyjazdów do bitwy. Także takie są moje statystyki w tym pojeździe jak na razie. Zobaczymy, jak zagramy sobie
nie wiem, jedną, dwie, trzy rundy i zobaczymy, jak ten pojazd się spisze. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że będziemy uptierowani prawie non-stop moim zdaniem na battle rating 6.3 albo 6.7, bo to jest standardzik, jeżeli chodzi o battle rating 5.7. Nie wiem, mam takie wrażenie, że grając po prostu Panteroma i Tygrysem H1 albo Tygrysem E, no po prostu dużo rzadziej mnie uptieruje na battle rating 6.7. Ale dobra, ode mnie tyle. Zobaczymy, jak ten pojazd spisze się w bitwie, także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Witam na mapie Polska Ziemia w trybie dominacja, gramy przeciwko... już tylko, że na konie wpaść. Rosja, Ameryka oraz Wielka Brytania na battle ratingu 5, 7, 6, 3... 6, 5, 3, 6, 3. Także nie mam maksymalnego uptieru. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, no i toczymy się tym potworkiem do punktu C. Także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Pantera już coś strzela. Nie czuję, jak rymuje? Czy to nie był rym? Dobra. Rzućmy łokiem. Obawiam się, że zostaniemy oflankowani od punktu B. Dlatego tutaj powolutku. No i stoi gościu, tam jest. Uwaga na wskazaną strefę. Trafię go? Nie, przejechał. Ale dystans chyba jest dobry. Na 1200, naprawdę? Jacie, PT-76B. I tu minimalnie za nisko strzeliłem do tego, co chciałem strzelić. Pytanie, szukamy go, szukamy go, szukamy go. Ho, krytyczne! Ale jeszcze jedzie dalej, kurde. O, dobra, tutaj jeszcze przedni pancerz bardziej pokażemy. Nie wiem, co to strzeliło. Tam? Nie wiem, co to... Przejdziemy kawałek dalej. Chcę widzieć, co to do mnie strzela. Okej, już widzę. Nie, nie boję się. Mam bardzo gruby pancerz. Nieuszkodzony. Co ja tu trafiłem? Przyjdzie mi snajpić z tego działa. Bez sensu. Jeszcze jednego poślę i... dobra, ten gość się wycofa na pewno. Dalej nie wiem, co to jest za pojazd. Nie mam pojęcia. Gdzie to PT-76 jest, też nie wiem. Czy by tam stało? To jest on? To jest on. Ja pierdzielę, no. Teraz go chybiłem i asysta. Dobrze, może być. No ta optyka mi nie pomaga do snajpienia, nie ukrywam. O, nie żyje, nie ma szans. O, przednia płyta coś odbiła. Jeżeli mam cokolwiek załadować, to APCR-a, ale to mi nie pomoże, bo on już do mnie strzela. Tak. O, nawet nie on mnie rozwalił. Mówiłem, że nas objadą naokoło. Jeszcze jaki snajper. Teraz nie ma co świrować, idziemy stąd i spróbujemy ich zdjąć. Super Pershinga się nie spodziewałem. Próbowałem go trafić pod pierścień wieży, ale jak widzieliście, sami widzieliście, jak poszło na... Zaraz pod nim. Nie wiem, tam.
To bardzo niefortunnie. No come on! Widzieliście to? Co za bullshit. Przynajmniej dupą do mnie stoi. I teraz go trafiam dokładnie nie tam, gdzie powinienem. Jeszcze raz wrócimy w to samo miejsce. Co jest? Musiał się przesunąć. Ledwo go widzę, kurde. Celnie uszkodzony! Jest krytyk w końcu. Uj, to dość taki. Jest całkiem okej! Odbite od przedniej płyty, mi się wydaje. Jeden piksel niżej potrzebuję, jeden piksel niżej tutaj. Ruszył już, pojechał sobie w pizdu. Ja jeszcze z prawej chyba dostaję. No, na tym battery ratingu to już tak średnio, bym powiedział. Wiemy, że tu jest jeszcze jakieś snajperskie M41, które mnie wcześniej zdjęło. Co za beznadziejna mapa na tym pojazd, no. Znaczy, tygrysem też by mi szło tak samo, jak teraz. Nawet gorzej, bo bym nie odbijał od przedniej płyty. Więc przynajmniej ładnie można pokazać, jak odbijam, ale nic jeszcze nie mogę ustrzelić z tego działa, no. Ale to jest chyba bardziej po mojej stronie, mojego celowania. Asysta za super Pershinga, pretty nice. Za nisko, o nie, come on! Teraz zmieni pozycję jak nic. Patrzysz, jak spanikował, jak leci. A tu coś jeszcze stoi. Tak? No nie tak, no. O proszę, silniki mam uszkodzone, czyli przez przednią płytę przeszło dolną. Come on! Jest! W końcu! No nie mogę się wstrzymać przy tej opcji. Na tym dużym ekranie mam taki problem. Okej. Okay. Dobre trafienie i teraz poprawimy. O Boże, ja strzelałem! No tak, bo umarłem mając załadowane APCR-y. Czyli nie strzelałem z tych pocisków, co teraz z nich strzelam. O litości. Ja pierdzielę, no to dużo tłumaczy. Pierwsza runda jest zdecydowanie nudniejsza, ale przynajmniej pokazuje, co się dzieje, jak wylądujemy na takiej mapie z takim pojazdem, tak dużej mapie. Na tej dystansie fajnie podbijać tym pancerzem, ale znowuż problematyczne jest ustrzelenie czegoś z tego działa na takiej odległości. Tutaj nawet nie widzę, czy mam dziurę. O, tutaj dostałem, jak widzicie. Tu jest dziureczka przy prawym błotniku. I musiało przejść jakimś cudem, nie zabijając kierowcy, już chodziło mi tył pojazdu. Dziwne. Ale cóż. Teraz F tam strzela, Boże. Chyba nie mamy kandydatów do usunięcia już tutaj. Strefa zajęta i to będzie koniec pierwszej rundy. Żmudna, powolna, ale fajnie widać było, co ten pancerz odbija i jak z tego działa się strzela na odległość, przynajmniej w moim wykonaniu. Także tego... No co, pojedziemy sobie. Jeszcze jedno. Witam w Japonii w trybie dominacja. Wygląda na to, że jesteśmy na maksymalnym aptierze na 6-7. Jestem w ciężkim szoku, a wy? No nic, jedziemy między punkt Alfa oraz punkt Bravo i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Także postaramy się znaleźć przeciwników, z którymi nasze działo sobie będzie mogło poradzić.
Przeskoczymy prosto do akcji. Na drugi strzał wybiorę APCR-a. Jeżeli zobaczę, że przeciwnik jest miękki, to szybko zmienimy z powrotem na podstawowy strzał. Będzie nas odstrzelać może pół sekundy. Zobaczymy. Go, go, come on! Boże, ale jest ciężki ten czołg. Wygląda jakby miał zerwać gąskę przynajmniej. No i dobra, jeszcze się nic nie stało, jedziemy. Jak dostajemy od artylerii, to pierdolę tą rundę. Ha, come on! So close! Dobra, musimy się kawałek dalej. Ale jeszcze bez szarżowania, bez wariactw. I tutaj musimy grać bardzo spokojnie. Tutaj mamy gościa. Zniszczyli go, dobra. YOLO. Jezus. O Jezus Maria. Nie wiem, czy to widzieliście. O, jeszcze jeden. O, tylko lufa działa. Come on. O nie, to brytole z stabilizacją. O Boże. O Boże, o kur... Panzergranata laden. Dobra, ładujemy. Aha, nie, bo to jest bug. Ja teraz nie będę strzelić. Dobra, ja się muszę wycofać. Przynajmniej wsteczny jest bardzo dobry. Z tymi elektrycznymi silnikami, bo dają tyle samo mocy do przodu, co i do tyłu. Trochę się tu przykitramy. Mamy 5 członków załogi wciąż żywych. Zobaczymy, ile mi to zajmie. 17 sekund, jest całkiem ok. Bra! Ten strzał! Chciałem go trafić w lufę działa, a nie w trapshota w jarzmo, ale ok. Chłop się pewnie bardzo zdenerwował. Dobra, jadę, nie mam czasu. Ja tym szybko bijam. 210 mm. A ten się skąd tam wziął? Kurde. No. Musiał gdzieś tam z tyłem przejechać, żeby mnie dorwać. Spróbuję jeszcze raz. Stać mnie na to. Dostałem, nie wiem. Kupiłem ten pojazd, rozbiłem 4 podwójne użycie na nie, bo dostawałem na niego podwójne użycie, kurwa, jak go nie miałem. Jak mamy pocisk załadowany? APCR-a, dobra, ładujemy zwykły. Jedziemy w stronę punktu alfa. Może dorwiemy tego snajpera. Bra! What the heck? Dobra, szybki check. Gościu, który mnie zdjął, to nie było tak dawno temu. Tak, dawno temu też było. Brandlelata. Został zniszczony, dobra. Czyli tutaj mamy czyste okno do przejazdu. Jeżeli ktoś się będzie chciał czymś zająć, to się zajmie tą panterą A najpierw. Przynajmniej z tamtej strony. Dobra, kimś dobra. U, panterę A zniszczyli. Tam u góry. Nie mówcie mi. No nie, trafienie, patrzcie, po jakim czasie mi się pokazało, co jest. I nie przebiłem go? Dobra, spróbujemy to pokazać pod kątem. Jedziemy! Dobra, mamy go. Mógłbym mieć takie cholernie zdradzieckie dla nas hity. Fin stabilized. I wtedy byśmy może od tej przedniej płyty może odbili je pod kątem, jeżeli by spanikowi strzelił przednią płytę. To było bardzo ryzykowne. Nie powtarzajcie tego w domu.
Ktoś w kwadracie C1 został chyba podświetlony, ktoś z nas, z naszych został zdjęty przez jakieś T-44 czy coś takiego. Ja się tam wracam, rzucić okiem, co tam się dzieje. Boże święty, ale się ten czołg wleczy. Chwila ciszy. Sok jabłkowy 100%, polecam. Bardzo dobry dla was. Czy to się już może skończyć? Oh, come on. Fucking litości. Chilluję sobie za krzaczkiem. Piję sobie sok jabłkowy. Gościu się respi i mnie widzi. Come on. Fuck off. I mnie magicznie widzi od razu. No dobra, w sumie trochę wystaję, trochę jestem duży. Ale jak ładnie. No come on. It's time to stop! Się uparł na mnie. Koniec w końcu, koniec! Koniec tej rundy. Nudne było jak. Ja pierdolę, nie, nie, tylko nie to naprawdę. Tym pojazdem i każesz się grać w tą mapę. Znowu kurwa ogromna mapa. U góry się zrespimy i pojedziemy, no nie wiem. Do B jak się uda. Japtier? Rzucam je na taką mapę i pierwszy raz mam down tier. Naprawdę gramy down tier? I na samych ruskich? Wspaniale! Wspaniale! Dokładnie! Ale heca, dobra. Zobaczymy. Czyżby w końcu przeciwnicy, z którymi ten czołg może sobie jakoś w miarę poradzić? Niewiarygodne kurwa. I nie ma M18 w tym meczu, jeszcze dodatkowo to jest kosmos! Jak teraz mnie pójdzie... Ja już nie wiem. Albo jestem upośledzony, albo ten pojazd naprawdę ma jakiś absolutny niefart po prostu, czy jakiś nerw do RNG, bo to jest kosmos. Bo jest dobry ogólnie, naprawdę jest dobry. Na statystykach, na kartach statystyk. Jest świetny. No to jest też dwie rundy takie, że mi się zbudowała niechęć trochę do tego pojazdu i teraz też po prostu wszystko będę zrzucał na pojazd, że to jego wina, nawet jak ja coś spierdzielę, więc miejcie to na uwadze. Znaczy w tym momencie nawet jeździłbym się, jakby mi obiekt 120 przywalił, bo... Takie są moje na razie doświadczenia, jeżeli chodzi o ten czołg. Dojeżdżamy do punktu B. Oni przejęli punkt A. Czyli, no, zaraz się będzie coś działo, mam nadzieję. PT-76B, zniszczył Panzer 2C na punkcie B. Czyli mamy info, z jakim klientem mamy do czynienia na punkcie B. Przynajmniej jednym, jak na razie. Poczekamy, aż zaczną go przejmować, tak zanim tam dojadę, to się to stanie. Co zabawne, PT-76B ma pocisk HIT. Instabilize, który przybija 200 mm pancerza, czyli jak mnie trafi w przednią płytę, to wystarczy mikrometr kąta i nie powinien mieć prawa mnie przebić w przednią płytę. Wieża, a co innego, inna śpiewka oczywiście.
This is big brain time. Po mojej lewej czołg. Na pewno, punktu B jeszcze nie przyjmują. Pytanie, czy wyjedzie mi prosto pod dufę? Aha, masz kidewesy. Nawet jak mi widział przez ten płot, to nie mógł nic zrobić. Przejmują B! Nasz moment, żeby zalśnić. Rzucamy w bok pancerza. Płynie inne PT-76B wodą. Słyszę ten odgłos. Szczerze, że nie mam pojęcia, co to było. O, widzimy następnego gościa tam. Poczekajmy, zobaczymy, co zrobi. Come on, baby. Move up, move up. Kawałeczek do przodu. Come on! Zmuszcie siłą umysłu do tego? O Jezus! Tak! Tak! Dziękuję. O, o, o. Wieża trochę w bok. Dziękuję. Dziękuję, że nie strzelałeś moją wieżę, gościu. To dziwne, ale okej. Okay. Tam? Nie tam, ale nieważne. Tak jest, przedni pancerz w końcu pokazuje pazurki. Nie mogę tego boku wierzyć, to jest fajnie za bardzo. Do tego Isa. Come on, gąsienicę mi zdjęło. O. Dobra, jeszcze nic się nie stało. A, nie działa nowy, nie teraz. Kierowca jeszcze działa w takim razie, dobra. Chyba jak do przodu się ustawimy. Dobrze, coś wjechało na punkt. A, niestety. Nie wiedziałem, co zrobić. Czy patrzeć tam, czy tutaj. Wow. A, come on. No, jedziemy tam jeszcze raz, czemu nie? Teraz od strony dolnego punktu. Od strony punktu alfa. Skoro nasi alfę zdekapowali. KW-85, okej. Okay. Może na punkcie Beko i zniszczyło. Pójdziemy to jak dalej. Spróbujemy je objechać. Dobra. Mamy tego gościa, co mnie zdjął przed chwilą. O, ale znalazłem picobello miejscóweczkę chyba. 550, czyli na około 600 będziemy strzelać. Albo i nie! Han, zobracaj, kurwa, kręć tą korbą! Kręć z powrotem! Oh.
O! Oh. Hello. Dziękuję. Szósty zmysł. On pewnie nie wie, co się wydarzyło. O Boże, o kurwa. Jedź. Za późno. Nie. Za późno go usłyszałem. Widziałem, jaki będzie trawers. Dla mnie koniec. Ja nie mam zamiaru grać więcej tym pojazdem. Bardzo ciekawy. Ale jako pojazd premium. Powiem wam. Tutaj. Za 6000 orłów. To jest dla kolekcjonerów. Kupcie se talizman na Panterę A. Jest 4 razy tańszy. Niż ten czołg. A Panterą mało grałbym dużo lepsze wyniki, obiecuję wam. Na tym samym battle ratingu. Nic. Szkoda. Ale przynajmniej wy teraz nie musicie wydawać. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jak do tego doszło, nie wiem. Jeez, I don't know, man. Jestem jakiś ślepy dzisiaj. Niektóre klatki są pomijane, spierdalaj. Mam za mało ramu, żeby ta kamerka dobrze chodziła. Come on. Za bullshit. Bullshit. Mamuta unmafuta. Tiriruriururum. Pararapapapapariririrurum. Wydałem 6000 złotych orłów, żebyście wy nie musieli. Hej, to jest dobry pomysł na clickbaitowy tytuł. Zobaczymy, czy taki ustawię. Adios.